Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora, a szło za nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei, także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do niego mnóstwo wielkie na wieść o jego wielkich czynach. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na niego nie tłoczyli. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do niego, aby się go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed nim i wołały: „Ty jesteś Syn Boży!”. Lecz on surowo im zabraniał, żeby go nie ujawniały. Kto jest zdolny do rozpoznania w Jezusie Chrystusie Syna Bożego? Każdy. Jedni rozpoznają Go ze względu na Jego miłość i miłosierdzie, inni rozpoznają w Nim sprawiedliwego sędziego, który ma władzę potępić każdego, kto dopuszcza się grzechów. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak demony wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa. To nic dziwnego. Przed Nim bowiem zegnie się każde kolano, wierzących i niewierzących, świętych i grzeszników, aniołów i demonów. Jedni z szacunku i czci, a inni z trwogi i lęku. Ale wszyscy oddadzą chwałę Bogu. W obliczu coraz mocniejszej sekularyzacji życia w naszej ojczyźnie możemy załamywać ręce i biadać nad przyszłym losem dzieci naszego narodu. Lecz czy to coś zmieni? Dzisiejsza dobra nowina napełnia nas nadzieją. Wszystko niebawem zostanie poddane władzy Chrystusa. Dziś nie wolno nam poddawać się zwątpieniu, ale przeciwnie, trzeba nam uzbroić się w jeszcze większą cierpliwość i ufność. Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy trwali mocno w wierze i świadectwem własnego życia pociągali innych ku Chrystusowi.